Staś i Ola zapraszają na film pod tytułem Sól, cukier, przyprawy. Bardzo lubię słodycze, a ja słone przekąski. Zobacz, sól i cukier oraz cukierki w piramidzie zdrowego żywienia zostały przekreślone. Sprawdźmy, dlaczego tak jest. Sól w niewielkich ilościach jest potrzebna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Problem pojawia się wtedy, gdy jemy jej za dużo. A to w przyszłości może powodować różne problemy ze zdrowiem. Maksymalna dzienna ilość soli to płaska łyżeczka do herbaty. Policzono tu sól, jaką dodaje się do posiłków oraz tą, która zawarta jest w gotowych produktach. Niektóre mogą zawierać jej sporo, na przykład niektóre wędliny, ser żółty, dania gotowe do spożycia, chipsy, prażynki czy solone orzeszki. Sól częściowo lub całkowicie warto zastąpić świeżymi lub suszonymi ziołami, na przykład bazylią, oregano, tymiankiem, majerankiem. Jest wiele różnych ziół, z których każdy na pewno wybierze coś dla siebie. Należy uważać na słone przekąski i unikać produktów typu fast food, które też mogą dostarczać dużo soli. Warto ograniczać cukier i słodycze. Sięgając po nie, dzieci narażają się na rozwój różnych chorób w przyszłości. Nadmierna ilość cukru w diecie powoduje próchnicę zębów, zmniejsza też apetyt na wartościowy posiłek, który w odróżnieniu od słodyczy dostarczy nie tylko energię, ale też różne, tak potrzebne dla prawidłowego rozwoju składniki. Od jutra nie słodzę herbaty, a ja będę jadł mniej cukierków! Nie należy jadać słodyczy i pić słodkich napojów codziennie. Im rzadziej, tym lepiej. Warto ograniczyć dodatek cukru do napojów i potraw przygotowywanych w domu. Ochotę na coś słodkiego można zaspokoić owocami lub orzechami. Co można zrobić, by zjadać mniej soli, cukru i słodyczy? Dlaczego nie powinno się jeść za dużo słodyczy? Czy sól jest zdrowa?